Kacelka, super, że jesteście dzisiaj. Kolejny odcinek z Lalalą. W odcinku pokazywałam wam akcesoria, ubranka i oczywiście lalale. Bardzo się z nich cieszyłam, szczególnie z lalali i z tych też pięknych okularków. No a dzisiaj będziemy, zobaczymy jak będą wyglądać na nas te ubranka. Zapraszam do oglądania i oczywiście zrobimy pokoik. Numer jeden, takie piękne opaski, piękne okularki, piękne bransoletki, piękna taka sama sukienka, piękny plecaczek króliczkowy, no i piękne buciki. Zobaczcie, jakie są piękne przepaski. Znów okulary takie same i piękne bransoletki. Piękna taka sama sukienka. Tym razem wisienkowa, jak pięknie się prezentujemy w niej. Ta stylizacja posiada takie piękne, słodziutkie przypaski, ale może też zmienić i dać te różyczki. Jak ona po prostu cudnie wyglądasz, wiesz? Dzięki, ty też wspaniale. Tak samo. I zobacz, mam też takie same długie włosy jak ty, zobacz. No właśnie. Ekstra. Stylizacja to taka piękna przepaska w gwiazdki, taka piękna bluzeczka i takie piękne spodenki. O, i lalala też ma takie piękne, słodziutkie buciki. Ale jaka jeszcze mogę sobie zmienić na takie, właśnie, wiesz? Jeszcze lalala może mieć takie buciki. Lenka, zobacz, jesteśmy teraz dwie rokowe dziewczyny. No właśnie, tak. Będziemy sobie słuchać muzyki i tańczyć. Tak. Teraz? Mam jeszcze coś, czy już nie? Oczywiście, że się coś mamy. Uwielbiam się z tobą przebierać. A teraz następna stylizacja. Taka fajna, luźna. Możemy sobie pobiegać z niej i poćwiczyć. Składa się ona z takiej pięknej bluzeczki z napisem lalala, pięknych czarnych spodenek, a lalala ma takie piękne buciki. Tak, czyli Kamilka. Ja sobie założyłam takie czerwone, no bo jesteśmy na czarno, to sobie rozjaśniłam czerwonym. No właśnie. Może tak być, Lenka, co myślisz? Oczywiście. Dzięki.
to feel so far away. Didn't think I had a part to play. I used to let things bring me down. I would walk. Janka, ekstra, naprawdę dobrze się w tym czuję. A ty? Ja też. Fajny materiał. No to co, mamy coś jeszcze? Powiedz. Już nie. Oczywiście, że mamy. A tym razem stylizacja nie tylko z Lalalą, ale też z moją mamusią. Mamy jakie bluzeczki, co? Fajne, takie białe. Biały t-shirt jest bardzo, bardzo śliczny. Milusi, fajny. Milusi i takie super spodenki. Tak, ja też jakieś takie sobie mam czarne. No i się pasowałeś na jeszcze. Lala założyła sobie znowu czerwone budziki, tak? Tak. No. No teraz będziecie wszyscy iść na rowerki. Tak, na rowerek. Jak będzie ładna pogoda. Na rowerek, na spacerek. Team Lalala. Na słoneczko i wiaterek. Będziemy sobie biegać lęko. Na spacerek, na rowerek, na słoneczko. I wiaterek. Czekamy na słoneczko. Nie, Lenka? Skuterek. Czekamy na słoneczko najbardziej, nie? Team Lalala czeka nas na... Na słoneczko, słoneczko. Proszę, Lenka się prezentuje, tak? Lalala, tak? Jeszcze macie jakąś stylizację? No oczywiście! Oczywiście, że mamy, prawda, Lalala? No to dobrze. Jeszcze mamy ich troszkę. No to lecimy dalej. Tak. Okej, teraz następna stylizacja taka wizytowa. Składa się ona z takich pięknych przepasek, z takiej pięknej bluzeczki i z takiej ślicznej spódniczki i też z takiej pięknej torebeczki. A Lalala ma takie, czyli Kamilka ma takie piękne, czarniutkie butki. Tak, Lenka, ale piękna jest ta stylizacja. I co, Lenka? Ten strój nadaje się gdzie? Na przykład? Na przykład na wyjście, na urodziny koleżanki. O, świetny pomysł, tak. Albo na odwiedzinki do kogoś. Tak. Albo na spacer. No właśnie. Albo na przykład z koszyczkiem na Wielkanoc. O tak! Nie wiem, po prostu sobie gdzieś na pewno go założymy, bo jest piękny, prawda, Lenko? Tak. Super wyglądasz. Dzięki, ty też. Wyglądam tak samo. No właśnie. Mamy nawet buciki. Tak, właśnie. Kozaczki. I ta stylizacja składa się z takich pięknych pomponików, takiej pięknej sukienki dla nas, dla mamusi, dla mnie i dla Lalali. I takie piękne kozaczki. Ja też, ja takie mam, a mamusia takie. Takie miałyśmy, takie założyłyśmy, prawda, Lenko? Tak. I ta sukieneczka też jest taka u góry wyższa, prawda, Lenka? Pokaż. Tak. O, tutaj na niej jest też super widać, jakie ma fajne, świetne falbaneczki. Lalala też takie ma. Idziemy na imprezkę, zarazą na tą imprezkę. Tak, ale... No. Co? To już koniec stylizacji. Oj, ale nie bójcie, jeszcze będzie domek. Mój? Tak, oczywiście. Lalala będzie miała pokój. Tak. Swój własny. Naprawdę? Ale się cieszysz, nie mogę się doczekać. Okej, Lalala, to jest twój pokoik.
naprawdę nie wierzę. To wszystko jest dla mnie. To wszystko. Mam nawet lupina. Mopsika. Jak musimy go jakoś wiesz? Nazwać. A to jest dziewczynka? Dziewczynka, bo ma różową smycz. To musimy ją fajnie nazwać, Lenka. Pomóż mi. Może Kiki? Kiki! Świetne! Takie krótkie imię i bardzo miłe. Fajnie. Będzie Kiki. O, chyba jej się spodobało. O, tak. Jaki piękny pokój. Lenka, i mam takie same kolory jak ty masz w pokoju. Zobacz, no biały. Biały i różowy. Wow! I tak. Mam też fajną taką tutaj figurkę. Tak, i szapeczkę. To jest jedna... O, Lenka, pomóż mi wszystko teraz to uzupełnić. Przecież mamy no tyle ubrań. A szafa? Otworzysz mi szafę? I są wieszaczki. O, są wieszaczki. Jest pusta, to co? Musimy ją chyba wypełnić, nie? Tak, oczywiście. Ale piękny jest ten pokój, Lenka. Tak ci dziękuję, będę miała swój pokój. Nie i, tak, ma za co. I tak blisko ciebie. Tak. Zobacz, ja mam tutaj łóżko, a ty tam. Właśnie. I zobacz, to jest pierwsze. Zrobiłaś mi herbatki. Tak, oczywiście. Ojej, i nawet jest tutaj cukier i cały dzbanuszek. To jest koszyczek, żebyśmy poszły na piknik. Lenka, właśnie. Jak zrobi się ciepło, no bo teraz mamy śnieg na tak, dworze. Tak, śnieg jest. To jest szok. To może pójdziemy na piknik taki na podwórku twoje, co? Tak, ale kiedy śnieg przestanie padać. Okej, a w sumie mogę chyba teraz już mówić, że nasze podwórko, co? Oczywiście. Jest, mieszkam u Lenki, haha, super. Bardzo mi się tu podoba. Dzięki, Lenka. Nie ma za co. Hurra, hurra, ma piękny to... pokój, tralala, lala. Lala, lala, ma pokój, tralala. To teraz zabieramy się za wieszanie wszystko. Okej, okay, to biegniemy po ubrania. Bransoletki, to gdzie myślisz schowiemy? Tutaj! O, super pomysł! Fajnie masz zorganizowany ten pokój, podoba mi się bardzo. Też. Te meble są przepiękne. Lenka, białe takie jak twoje. I mam tak. Różowe ściany. Ekstra, to co, wkładamy, tak? Tak, o, już zapomniałam o jednym ubranku. O, ta piękna sukieneczka, bardzo mi się ona podoba. Mi też. Ja też tutaj. Ups! Hej! Super! Lenko, dzięki za pomoc! Już mam umeblowany pokoik i wypełniony pięknymi ubraniami i akcesoriami. Tak, mi też się twój pokoik bardzo podoba. Bardzo ci dziękuję! Piąteczka! Yeah. Bardzo późno. Może byś się przespała na swoim nowym łóżeczku. Tak, to świetny pomysł. Dzisiaj był dzień pełen wrażeń. Już jestem zmęczona. Tak. Jeszcze ta herbatka fajna była. Dziękuję ci, Lenko, za wszystko. Nie ma za co. To teraz położę się spać. Oj, Lenka, wziąłam kąpiel i tak fajnie jest w tym łóżeczku, że jestem przebrana, gotowa do snu, a tak mi się chce już spać, Lenusiu. Naprawdę, jeszcze raz chciałam podziękować ci za ten piękny pokój. Jest tak cudowny i to łóżeczko jest takie wygodne. Nie ma za co. Na pewno szybko zasnę, wiesz? Tak, okej. Okay. To jest rzeczy ci słodkich snów. Pa, pa. Ojejku.
do jutra. O, widzisz, że twój piesek też zasnął? O, śpisz, Kiki. Okej, Lenko, tobie też życzę słodkich snów. Już mi się naprawdę chce spać bardzo. To my z Lalalą już was żegnamy i idziemy spać. A kiedy się podobało, dajcie lalalowe, pokolikowe, sysacowe, łapki w górę i subskrybujcie. Pa! 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 Pozdrawiam Grimy Maję. Pozdrawiam Wiktorię Bagińską. Pozdrawiam Agę Rodzińską. Pozdrawiam Juciak z 1234. Pozdrawiam Zuzię Wysowską. Pozdrawiam X-Pixowa MSP. Pozdrawiam Slime Vlog. Pozdrawiam Edytę Krzysztof. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Wszyscy jesteście ekstra. Pa!